Dzień dobry, dobry wieczór, hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli i kłaniam się nisko w Śródziemiu Cień Mordoru. Z tego co pamiętam, ostatnio odblokowaliśmy, uzyskaliśmy dostęp do... Pokażcie mi na mapie dostęp do przejścia do drugiej lokacji prawdopodobnie. Tu jest jakaś misja posłańca. Tak, mamy się udać na podróż z Litariellą. Czyli idziemy do drugiej lokacji. I nie wiem, czy nie chciałbym tutaj czegoś wcześniej wyczyścić, ale z tego co widzę, to co my tu mamy? Jakieś łowy... A, tu jest jakiś wód, a poza tym... Ach, to jest jedyny wód. Nie jedyny, gdzie jest szczurnik? Wydaje mi się, że on też był tutaj wodzem. Nie wiem, czy... A, dobra, myślałem, że ma dziwny znacznik nad głową, ma tylko... broń tego znakownika. Dobra, może zajmiemy się najpierw tymi tutaj... zanim udamy się dalej? Pokażcie mi. Zatara Szczena. Rekrutuję sobie popleczników. Dobra, głupio było, jakby ktoś mu na przykład przeszkodził. Gdzie ty ich rekrutujesz? No, pokaż się. Najbliżej będzie z tej wieży, więc też się tam udam. Już? Dobra, mamy kontrolę i możemy ruszać. Czy go widać stąd? Nie szczególnie. Czyli musimy sobie kawałek podejść. Standardowo przypomnienie sobie klawiszologii. A, bo go mamy, nie mamy go widzieć, tylko mamy iść po prostu do punktu rozpoczęcia w ogóle misji. No dobra. Jak rekrutuję, to będzie miał dużo osób w oku. Tak, na logikę. Can you learn to follow my orders? Or are you as worthless as you look? We're busy. Don't bother someone else. Kill the traitors! Dobra, Ziemek, pokaż... A, nie mamy o nim informacji. To będzie trochę trudniejsze niż myślałem. Spróbujmy najpierw powystrzeliwać wszystkich w okolicy. Sobie zostawimy jakąś strzałę na mroczny cios. O, na przykład na coś takiego. I wykończmy tutaj całą ekipę, tak? Na wszelki wypadek, wiecie, mogą mi tylko przeszkadzać. Ach, chciałem go pokonać znowu, zanim w ogóle się przywita. No trudno, nie, to nie. Trzeba będzie się nimi zająć tak normalnie. Czy jesteś odporny, czy... Och, blokujesz to tarczą. Ale to w sumie wszystko, co robisz. Więc możemy cię wykończyć. Nie, jak jesteś w ogóle podatny na ten atak, to jest równie dobrze martwy. Aż jak widzicie... A, rozbiliśmy mu tarczę, to już w ogóle będzie podatne. Ty tutaj chodź, nie będziesz mi przeszkadzał. I przeskakujemy i znowu ciachamy. Co, koniec rekrutacji? Uciekł. To kogo ja teraz trzymam? Nie myślę, żeby uciekł, skoro go aktualnie mam. No dobra. Wiemy już coś o twoim panie? Chyba... Tak, wiemy. O tym też wiemy, ale powiedz mi na przykład o nim. Jest w okolicy, to też na niego sobie zapolujemy. Boi się Muchmorga i ognia, niewrażliwy na taki z dystansu. To jest do przewidzenia. Do przewidzenia, trzeba będzie się tym zająć. Dobra, ale mamy już informacje na jego temat, więc sobie oznaczmy. I gdzie on jest? W tej okolicy. Podobno. To ty? Ohydziak, wyglądasz jakbyś to miał być ty. I minus 1 trzecia życia, od razu miło.
I dalej mamy nasz licznik komba nabity, więc będziemy mogli mu wjechać od razu z potężnego ataku. Właśnie, nie był blokującym skok i nie był odpornym na to, więc już jest nasz. Chyba, że mi jakiś mały urk przeszkodzi, prawda? Prawda. Się musiało zdarzyć. Ale to nie będzie długo takie coś, jak widzicie mamy już... Ach, kolejni się pojawiają i szarża, nie, najgorsza. Szarżę ciężko jest zablokować. Trzeba jakoś sprytnie unikać. Dobra, chodź teraz ty. Jak jesteś podobny, to cię od razu przesłuchamy i może dowiemy się czegoś na temat tego trzeciego. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony przebijaniu się przez zastępy urków. Dobra, ty już jesteś bez swoich popleczników, a ty jeszcze mamy tego. O nie, ma kuszę. Karagobi. Nie lubię kuszy. Dojedziemy go od razu z ukrycia, myślicie? Że patrząc na mój brak jakichkolwiek umiejętności w skradaniu się, uda się do niego podskradać? No nic, jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć, nieprawdaż? Pokażcie mi go. Daleko. Więc bliżej, dobra, zajmijmy najpierw się tym murkiem, skoro już tutaj jest. A potem przeskoczymy dalej. Tu mamy bliżej jakąś wieżę? Mamy, ale nie bardzo w sumie. A, nie chcę fotograficznego. W sumie równie dobrze możemy się tam przebiec. Szczególnie jeszcze gdzieś jest jakaś Itlidina? Tak, to był znacznik Itlidiny, prawda? Prawda. Na górę i zbieramy. Nunamnin. To nie brzmi nawet jakoś bardzo skomplikowanie. To ci nowość. Uii. Nie podoba mi się ilość klatek, jaka mi się przejawia. Dziwnie spadają. Nie powinny, gra chodzić raz na SSD-ku, więc powinno być nawet troszkę więcej niż normalnie. Łowcy są zwierzoną. Hunt the hunters to draw out their master. Pięciu owców? Spoko. Kto tu jest? Znakownik. O, kojarzę typa. Techniki bojowe i cię skończące z ukrycia. Raczej mu zbyt długiego życia nie wróżam. No cześć. Pierwsi łowcy odstrzeleni. Nic nie powiesz, dobra. I gdzieś tutaj jeszcze powinni być inni. Z ukrycia. Nie wiem, czy chcę się teraz nim fatygować i do niego podchodzić. Tam coś jeszcze jest. Jakieś cięciwa, okej. Jak już się napatoczył, to niech ginie. I przy okazji sobie przygotujemy specjalny grog. Wątpię, żeby ktoś tutaj podszedł do niego. Ale... wiecie, jest lepiej mieć niż nie mieć, nie? Tutaj szybko w krzaki, nikt nic nie widział. Co złego, to nie ja. Ten u góry kusznik mi się nie podoba. Może w ogóle kapitan napije się grogu, nie? Niech kapitan spróbuje. Taki dobry grog, przyprawiony. Ach, chyba nie. Chyba go mój specjalny grog tak średnio interesuje. To jest cięciwa.
Zatem chodź sobie tutaj, dowiemy się zaraz, czy jesteś podatny na techniki bojowe, czy znaczy na atak z ukrycia, czy nie. Ready! I will hunt you through all the Black Mountains of Mordor. O, gość jest tropiącym w takim razie. Nawet o tym nie myśl. Nie ma strzelania. Skubany jest wytrzymały. Ale niewystarczająco. Dobra, atakowanie berserkerów nigdy nie jest dobre. Nie no, wytropienie mnie i zaatakowanie frontalnie nie zadziałało. Ojejku, coś to za zaskoczenie. Ale podoba mi się jedna rzecz. Mamy tutaj łowców w dużych ilościach. Więc możemy na przykład ich właśnie tak wyeliminować po kolei, jeden po drugim. Na którym był ten... Właśnie, ten atak. Już mamy. Spoko, szukajcie sobie. Zrobimy hyc w krzaki i już. I mam jeszcze jeden pomysł. Póki mnie nikt nie widzi... Możemy spróbować dopaść tamtego. Jakoś tędy się przekradniemy. On tam skoczył na górę, to my też tam skoczymy na górę, przy okazji przebijając się przez tego. Dalej mnie nie widzieli. Fajnie. Mogę łazić po ich bazie pomimo alarmu i nic się nie dzieje. Nie powiem, z postrzegawczością orkowie nie grzeszą. No gdzie uciekasz? Jesteś na strzała. I tak jest mój zamysł. Chciałem go odstrzelić, ale skoro ucieka... Znaczy, chciałem go złapać, tak właściwie. Ale jak ucieka, to może być mały problem, więc może... Może... Dobra, w tej się bawcie z muchami. W lęku przed muchami powinniście mi dać łatwy dostęp do... tego ziomeczka. No hej! Przybrzydły orku, chodź tu. No. I teraz cię wreszcie możemy przesłuchać. Nie po to cię goniłem przez cały wasz obóz, czy cały wasz zamek, pałac, jak zwał, tak zwał, żebyś teraz mi uciekł, nieprawdaż? To tutaj zaraz będziemy go atakować. To powiedzmy coś na ten temat. Kruk. Kruk Korbol. Okej. Ciekawe imię jak na orka. I został nam jeszcze tylko jeden łowca do odstrzelenia, więc sobie zrobimy coś takiego na przykład. Tutaj główka, pyk. I Ashgarn Krzywrej dotarł na miejsce. O, Szgor faktycznie trochę... Chyba dostał jeden strzał w głowę. Co wiem na twój temat? Rajam go taki z dystansu i techniki bojowe, przywołuje ziomków, blokuje upiorne uderzenie i skoki. Unika walki w zwarciu, nienawidzi kuli, nie boi się, zaprawiony w boju. Generalnie widzę na niego tylko jedną strategię walki. Naparzać w niego z egzekucji. I w tym wypadku mamy szczęście, że będzie tu masa popleczników. Będziemy mogli zrobić coś takiego. Nie, nienawidzę włóczników. Chodź tutaj, widziałem, że jesteś na to podatny. Więc sobie wykorzystamy tą twoją cechę.
i jako że będziesz wymagał jeszcze potem specjalnego dobicia, to to powinno zadziałać. O, jednak nie. A jednak wymaga. A jednak nie. Dobra, do widzenia. To było szybkie, a jakaś runa legendarna? Nie, zwykła. Wszyscy powinni tutaj pouciekać. My mamy kolejnego kapitana, kolejnego wodza, nawet mniej. To jest zawsze miłe. I coś jeszcze u góry siedzi. Od razu się tym zajmiemy. W sumie jesteśmy obok, więc grzechem byłoby nie skorzystać. Musisz wybrać swój cel, a już mam wybrane. Zok Karagobi. Okej. Ma taką skórę Karagora na sobie. Need more proof of my strength. Alright, let's do this. Coś wiemy na twój temat? Wrażliwy cios kończący z ukrycia, ranią go techniki bojowe, tropiciel, bla bla bla. Czyli wiemy mniej więcej tyle. Och, brawo, udało ci się, próba krwi, koniec. Zwiększyła ci się potęga. No, nie zdążyłem ci przerwać. Ale wiemy mniej więcej tyle, że jak teraz zajmiemy się tym. Ty nawet na mnie nie patrz. Sobie cię zidentyfikujemy i mogę oznaczyć? Mogę. I oznaczymy od razu. Jako tropiciel tam próbuję mnie zwęszyć, ale to mu nie pomoże, bo tylko mi się wystawi idealnie pod sznurkiem, żeby zginąć. Ej, miał być odporny, miał być podatny na cios kończący z ukrycia. Chyba, że z wzrostem potęgi mu to przeszło. A, tak też myślałem, trzeba się ich pozbyć najpierw. Co to była za seria? Nie, nie mogę pozwolić żyć po takiej serii. Gość jest zbyt potężny. Trzeba go od razu skosić. Nie wiem, odpalił we mnie 4-5 strzał naraz? Nie podobało mi się to ani trochę. Dobra, zwiększyła nam się potęga. I ja w tym momencie będę kończył. Mam podejrzenia, że odcinek się nie nagrywa do końca tak, jakbym chciał i... Wiecie, wolałbym się jednak upewnić, że wszystko działa sprawnie, bo się okaże, że na przykład ten odcinek pójdzie do kosza. A może nie, nie wiem, wy wiecie, ja jeszcze nie. Więc na 18 minucie będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nawet nie wrócę sobie na wieżę, tylko sobie gdzieś tutaj tak przykucniemy. Ja byłem Miwoli, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa.